Cześć, witam wszystkich ponownie. W dzisiejszym odcinku, w ten jakże upalny poniedziałek, postanowiłem nagrać krótki filmik i podzielić się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami z użytkowania MacBooka Pro z połowy 2012 roku. Jest to model z ekranem Retina. W końcu udało mi się go dostać i używam go już trzeci dzień i myślę, że mam jakieś tam pierwsze zdanie na jego temat, więc zapraszam do właśnie odsłuchania moich opinii, jeżeli kogokolwiek to z Was interesuje. Zacznijmy może od portów. Standardowo z lewej strony mamy już złącze MagSafe, które zostało jakby przeprojektowane w tym roku i kompletnie mi się nie podoba. Uważam, że poprzednie złącze MagSafe było zdecydowanie bardziej estetyczne i wygodniejsze, natomiast fakt jest faktem. My mamy nowe złącze MagSafe 2, mamy również dwa porty Thunderbolt, mamy nowe USB 3.0, znaczy nowe dla Maców, bo w PC-tach było już to znacznie wcześniej, no ale cóż. Mamy natywnie obsługiwane przez chipset Ivy Bridge port właśnie USB 3.0. Mamy również tutaj złącze 3,5 mm na słuchawki lub mikrofon. Z drugiej strony mamy kolejne złącze właśnie USB 3.0, czyli w sumie dwa, prawda? Do tego mamy standardowo już slot na kartę pamięci SDHC, jak i również, i uwaga, tutaj nowość, port HDMI, który wierzcie lub nie, wcześniej w żadnym MacBooku, przynajmniej z tego co mi wiadomo, nie było nigdy portu HDMI z niewiadomych przyczyn. Nagle Apple postanowiło dołączyć do reszty świata i uraczyć nas właśnie takim portem, więc podłączenie do telewizora będzie tutaj po prostu bardzo, bardzo łatwe. Idąc dalej, pozwolę sobie może otworzyć komputerek, który jest akurat włączony. Oczom Waszym pokazał się 15,4 cala ekran, 15-calowy ekran z, uwaga, o rozdzielczości 2880x1800. No, co ja mogę powiedzieć na temat ekranu? No, mam dosyć dużo do powiedzenia na jego temat. Jest genialny, jest absolutnie, to jest coś, na co czekałem w laptopach. Wiecie co, powiem Wam taką anegdotkę. Po kupnie tego MacBooka wybrałem się z żoną do Saturna po odkurzacz. A używałem go już cały wieczór i następnego dnia wybraliśmy się po odkurzacz. Tam moja żona zaczęła sobie oglądać odkurzacza, ja byłem tym średnio zainteresowany, więc oczywiście poszedłem sobie do tych stanowisk komputerowych i oglądałem laptopy inne. I każdy jeden ekran wyglądał tragicznie dla mnie. Nawet te najlepsze Sony Vaio i inne, cała masa laptopów, nawet MacBook Pro, który tam stał z poprzedniej generacji, wyglądał po prostu tak, że nie wydałbym złotówki na właśnie tego typu komputer z takim ekranem. Po używaniu tego naprawdę to wypacza umysł w jakiś sposób i po prostu, jak to kiedyś powiedział Steve Jobs, once you use a retina display, you can't go back. Właśnie tak myślę o tym ekranie, ale poza rozdzielczością ten ekran wnosi jeszcze kilka nowości do linii MacBooków Pro. Przede wszystkim jest to pierwszy ekran IPS, który ma zdecydowanie lepsze kąty widzenia, zdecydowanie lepsze odwzorowanie barw, bardzo, bardzo głęboką czerń. Wszystko tutaj wygląda naprawdę rewelacyjnie i różnica jest kolosalna i nie ma co do tego w ogóle dwóch zdań. Zdecydowanie zredukowano też odbijanie się światła w ekranie, więc tutaj też jakby to wygląda zdecydowanie lepiej i dużo łatwiej używa się go na przykład na powietrzu, gdzie mamy światło naturalne, prawda? Ale dosyć może na temat ekranu. Przejdźmy dalej do może jakiejś tam ogólnej specyfikacji, jak ten komputer radzi sobie z systemem OS 10. Komputer wyposażony jest w procesor i7 o taktowaniu 2,3 GHz. Od Intela oczywiście jest to nowy procesor Ivy Bridge, który natywnie obsługuje właśnie USB 3.0, dlatego też ono pojawiło się w końcu. Mamy również nową pamięć 1600 MHz DDR3. Mamy też powrót do NVIDII. Zastosowano tutaj kartę 650M od NVIDIA z pamięcią 1 giga. I co jeszcze mamy? Aha, mamy oczywiście brak tutaj dysku twardego, mamy tutaj pamięć flash, czyli po prostu dysk SSD zamontowany na płycie głównej. I ja może przy okazji, jak mówimy o tym dysku, aha, jest 256 giga pojemności w podstawowym modelu, który tutaj widzicie. No i jeśli chodzi o prędkości tego dysku, to może taka krótka prezentacja. No jest bardzo, bardzo szybko, prawda? Ja już szczerze mówiąc, czy to jest tam 250, czy 300, czy 400 megabitów na sekundę, to już nie gra żadnej roli. To naprawdę te dyski wszystkie są bardzo szybkie, SSD, i tak naprawdę już nie widać większej różnicy, przynajmniej ja nie widzę. Jak widać,
dysk radzi sobie doskonale. Otwieranie jakiejkolwiek aplikacji jest po prostu momentalne, prawda, i wszystko trwa dosłownie chwilkę. Komputer jest naprawdę bardzo responsywny i działa naprawdę świetnie. Przechodząc do rzeczy, ludzie mieli do mnie pytania. Jak z dostosowaniem, prawda, internetu, aplikacji, przepraszam, kopnąłem w statyw. Jak z dostosowaniem aplikacji? I teraz tak, Safari, aplikacja, która wygląda absolutnie świetnie, bo jest dostosowana oczywiście do ekranu Retina. Wszystkie te czcionki, wszystko jest super ostre, wygląda bombowo. Jeśli chodzi o tekst, on również renderowany jest do rozdzielczości tej Retina, więc generalnie rzecz biorąc, tekst na stronach internetowych wygląda świetnie. Co do zdjęć, to naprawdę zależy od strony internetowej. Na przykład Onet wygląda solidnie, naprawdę nie jakoś rewelacyjnie, ale wygląda naprawdę spoko. Na przykład The Verge wygląda bombowo. Myślę, że oni mają tutaj znacznie wyższe rozdzielczości te grafiki wszystkie na stronach, więc one wyglądają naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o responsywność jakby samego poruszania się po stronie, to jak to jest naprawdę ciężka strona, ponieważ tych pikseli jest dużo, dużo więcej, to rzeczywiście nie jest to taki super płynny ruch, do jakiego zdążyliśmy się już przyzwyczaić w MacBookach. Natomiast to jest nic, czym bym się przejmował na tą chwilę. Szczerze mówiąc, to i tak wszystko działa naprawdę super płynnie, więc ja nie widzę tutaj żadnego problemu, ale jeżeli jesteście, że tak powiem, bardzo wyczuleni na super płynny ruch, to rzeczywiście na jakichś naprawdę ciężkich stronach zobaczycie lekkie jakieś tam lagi, nazwijmy to, prawda? Ale no, to jest bardzo śmiało powiedziane, ale okej, są jakieś tam lagi. Ja mówię, mi w codziennym życiu kompletnie to nie przeszkadza. Internet wygląda świetnie, podsumowując. Jeśli chodzi o aplikacje, no weźmy taką aplikację jak na przykład iTunes, prawda? iTunes wygląda, no jakąś tam reklamę zrobiłem tutaj niepotrzebnie, no ale cóż. Lubię ich tutaj, tą magatkę, więc niech sobie mają reklamę. Generalnie rzecz biorąc, grafiki albumów, cały iTunes wygląda bombowo, bo jest aplikacją dostosowaną pod wyświetlacz tak wysokiej rozdzielczości. Odpalimy jednak Twittera i zobaczymy, że aplikacja, czy tego pewnie na kamerze nie widać, ale ja wam mogę powiedzieć, że aplikacja wygląda naprawdę, naprawdę nie najlepiej. I dopóki nie zaktualizują, nie zoptymalizują aplikacji pod wyświetlacz Retina, niestety musimy sobie z tym jakoś radzić. Oczywiście tutaj wszystko widać, ja mogę sobie tam czytać, prawda, tweety i nie ma żadnego problemu. Natomiast oczywiście no, jest to po części denerwujące. Jeśli chodzi o zdjęcia, znowu kopnąłem w statyw, przepraszam, strasznie się jestem niezdarny. Jeśli chodzi o zdjęcia, prawda, no mój Boże, zdjęcia, jak odpalicie sobie taką stronę jak Interface Lift na przykład i tutaj są zdjęcia, tapety dostosowane właśnie do tego ekranu. Tutaj widzimy, jak jest, wybierz rozdzielczość, to pojawia nam się 2880x1800. Klikamy sobie download, prawda, i poczekam, aż nam się zdjęcie załaduje. I ja wam powiem tak, na ekranie, znaczy przez aparat mój, wy tego nie zobaczycie. To zdjęcie wygląda absolutnie rewelacyjnie, jest super ostre, super wyraźne, kolory są nasycone. Właściwie z każdego kąta to zdjęcie widać rewelacyjnie, wygląda super fajnie, naprawdę. To robi naprawdę duże wrażenie i moim zdaniem warto jest zainwestować właśnie komputer z takim ekranem, mimo tego, że aplikacje i internet nie są w 100% dostosowane, to jednak są momenty, kiedy naprawdę ten ekran robi piorunujące wrażenie i zachęcam, jeżeli rozważacie w ogóle zakup takiego komputera, wybrać się najpierw do jakiegoś iSpotu, czy do, jest teraz iSpace chyba, prawda? Są też, bodajże mają je w Saturnach. Pójść i obejrzeć sobie ten ekran, pobawić się troszeczkę, dać mu szansę i zobaczycie, że to naprawdę jest coś, co chcecie mieć w domu. To naprawdę robi wrażenie i naprawdę jest świetne. Takie są moje pierwsze wrażenia. Komputer jest naprawdę super. Jeżeli miałbym na coś ponarzekać, ok, nie podoba mi się, złącze MagSafe 2. Strony internetowe, niektóre zaznaczam, strony internetowe mogłyby działać troszeczkę płynniej. Podobno to ma być poprawione w systemie Mountain Lion, który już niedługo będzie dostępny w Mac App Store. A, zaznaczę, że jeżeli kupujecie sobie tego Maca i wydajecie ponad 10 tysięcy złotych, to dostaniecie darmowy upgrade do Mountain Liona, więc chociaż te 20 dolków możecie zaoszczędzić. Wiem, że to śmiesznie brzmi, no ale cóż, taka jest rzeczywistość.
No i jeśli popatrzycie sobie, tutaj jeszcze wrócę może do tego ekranu, bo nie mogę się nacieszyć. Jak popatrzycie sobie na ikony w doku, to one są po prostu tak ostre, że mogę w nie patrzeć godzinami. No ale cóż, koniec mojego biadolenia. Generalnie komputer zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie. Jest leciutki, jest przyjemny. Nie jest to tak lekki komputer jak MacBook Air, ale jeżeli postawicie MacBooka Air i MacBooka Pro obok siebie i otworzycie ekran i zobaczycie różnicę, to po prostu no, różnica jest kolosalna i moim zdaniem MacBook Air w tej chwili nie umywa się, no naprawdę. Ten ekran spuszcza w kiblu każdy ekran, jaki widziałem do tej pory. Jedynym ekranem, który się jakby porównuje do niego, jest ekran w nowym iPadzie, który też uważam stoi na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli chcielibyście jeszcze coś się dowiedzieć, jakieś testy zobaczyć związane z tym komputerem, to jak najbardziej zapraszam do komentowania i jakieś sugestie chętnie poczytam, także miłego tygodnia życzę i pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć.